Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia filmu omawiającego ciekawe konstrukcje lampowe z epoki. Dzisiaj zajmiemy się artykułem Normana Crowharsta, dlatego że autor zwraca uwagę na problemy układu sprzężnionej jedności i podsuwa ciekawe rozwiązania. Tłumaczy dlaczego można je zastosować. Oczywiście koncept redukcji zniekształceń we wzmacniaczu McIntosha przez dorzucenie sterownika do uzwojeń transformatora wyjściowego został zrealizowany przez wynalazcę i opatentował to w odpowiednim zgłoszeniu. W efekcie powstało wiele ciekawych wzmacniaczy komercyjnych, a przykładem jednego z nich jest wzmacniacz 275. W swoich filmach próbuję Wam przedstawić w sposób zrozumiały, jak działają lampy, włączone w różne obwody, a że stare pióro robi to lepiej niż nowoczesna klawiatura, tłumaczę wyszukane przeze mnie artykuły z lat 30. do 60. i przybliżam ich treść polskim widzom. Trzeba wiedzieć, że prosty SE. Czyli układ asymetryczny, nie jest jedynym układem lampowym, jaki można zrobić w domowym warsztacie. I pomimo swojej prostoty, źle policzony, gra gorzej niż niejeden wzmacniac z manufaktury z nadiankcy. Zachęcam, aby korzystać z dostępnej literatury i poszerzać swoją wiedzę o układach lampowych, jeśli chcecie je budować. Wadę układu przeciwsobnego można przezwyciężyć i jak pisał autor teorii o zniekształceniach prowadzanych przez transformatory w układach przeciwsobnych na progu percepcji, i że dlatego SA jest lepsze, dobrze policzone PP w układzie ze sprzężeniem katodowym gra równie dobrze. Mam na myśli Meno van der i jego supertriodę i superpentodę. Autor przedstawia: Dziwnie się złożyło, że akurat próg percepcji słuchu człowieka jest zgodny z progiem magnesowania rdzenia transformatora. Może Wam przedstawię ten artykuł, ale to raczej jako ciekawostkę, a nie naukową wiedzę. Unity to nie ostatnia topologia, którą Wam zaprezentuję, a czynię to po to, żeby Was zachęcić do własnych doświadczeń warsztatowych. Otrzymuję sporo maili z pytaniami, czy taki, a taki układ będzie działać albo jak policzyć punkt pracy. Po to nagrywam te materiały, byście nie musieli pytać. Podaję też źródła. Jeśli coś jest niejasne z powodu mojego tłumaczenia, zawsze możecie poszukać oryginału. Artykuł, który dzisiaj omówimy nosi tytuł Realistyczna filozofia inżynierii dźwięku. Napisał to Norman H. Crowhurst. Autor przedstawia dlaczego i jakie są podstawowe różnice pomiędzy układem Unity w... Coupled McIntosha, a innymi wzmacniaczami i dlaczego według autora jest przykładem progresywnego podejścia do projektowania wzmacniaczy lampowych. Wydaje się, że istnieją dwa podstawowe podejścia do projektowania wzmacniacza. W jednym ustalana jest cena zgodnie z docelowym rynkiem, a następnie badane są różne obwody z dokładnym porównaniem kosztów, aby dowiedzieć się, jak dobry może być wzmacniacz w ramach już ustalonej ceny. Takie podejście może prowadzić do niezwykle konkurencyjnych cen wzmacniaczy, ale nie sprzyja progresywnemu projektowaniu. Zamiast tego projektowanie jest powiązane ze starymi, łatwo dostępnymi komponentami, topologiami i należy unikać badań nad nowymi podzespołami. Projektowania progresywnego nie można ograniczać do tego, co zawsze robiono, bo mówiąc fragmentem filmu. To stary, stracony sposób. Wszystkie twoje sposoby są stare. No, ale co ja mówię, zawsze było dobrze. Oryginalny patent na sprzężenie jedności oderwał się od tradycyjnych i dobrze zaakceptowanych obwodów, i wymagał do tego jednego specjalnego elementu. Transformatora wyjściowego z uzwojeniem bifilarnym. Pentody lub tetrody stały się najbardziej efektywnym sposobem uzyskania mocy wyjściowej. Pracując w klasie B, wydajność jest niezwykle atrakcyjna, ale pewne zniekształcenia były wcześniej nieodłącznie związane z tą klasą pracy. Czężenie jedności powstało, ponieważ jego wynalazca nie zaakceptował ich wrodzonej natury, ale znalazł skuteczny sposób na ich wyeliminowanie. Celem tego artykułu nie jest stwierdzenie, że linia wzmacniaczy McIntosh'a jest najlepsza. Na często zadawane pytanie o to, który wzmacniacz jest najlepszy, nie można udzielić najpewniejszej odpowiedzi. Podejście McIntosh'a jest bardzo dobrym sposobem na stworzenie wzmacniaczy o wysokiej wydajności i jest przykładem realistycznej filozofii inżyniera. Ale zanim przejdziemy do sedna. Jedno mniejsze, ale powszechne źródło zamieszania wymaga wyjaśnienia. Słowo przężenie jedności jest stosowane do więcej niż jednego obwodu. Oprócz omawianego tutaj obwodu, różne asymetryczne układy przeciwsobne mają również tę nazwę. Tak zwana metoda asymetrycznego działania przeciwsobnego wykorzystuje dwie lampy w szeregu pomiędzy zasilaniem B a B. W stanie spoczynku. Bez przechodzenia sygnału połowa całkowitego napięcia anodowego jest na górnej, a połowa na dolnej lampie. Sterowanie siatki do jednej lampy dodatnio, a drugiej ujemnie, powoduje zmianę rozkładu napięcia sygnału. Wstawienie obciążenia między ten środkowy punkt między lampami a masę, która ma ten sam potencjał zmiennego napięcia sygnału, co napięcie B plus lub B minus, powoduje zmianę prądu płynącego przez dwie lampy, jak również zmianę napięcia na nich. Ten sposób, dzięki odpowiedniemu dopasowaniu, Każda lampa pracuje z linią obciążenia bardzo podobną do pracy w normalnym układzie przeciwsobnym. Z tym obwodem związany jest jeden poważny problem, ponieważ punkt odniesienia dla siatki górnej lampy nie jest uziemiony, podczas gdy punkt odniesienia dla dolnej jest uziemiony, to znaczy połączony z masą. Oznacza to, że wyskok wysterowania dostarczony do dolnej lampy musi być tylko niezbędnym sygnałem sterującym siatkę podczas gdy dla górnej lampy musi być sygnałem sterującym siatkę plus napięciem wyjściowym audio. Dlatego potrzebny jest niezbalansowany rozdzielacz fazy. Przyczynia się to do tego, że obwód jest znacznie bardziej podatny na zniekształcenia niż prawdziwy układ przeciwsobny, nawet gdy do wyjścia takiego wzmacniacza przyłożona jest prawidłowa rezystancja obciążenia. Praktyczne warunki pracy oczywiście nigdy nie stosują w obciążeniu rzeczywistym rezystora, do którego wzmacniacz był zaprojektowany, ale głośnika jako obciążenia. A wiadomo, że w głośnikach impedancja robocza zmienia się wraz z częstotliwością i zawiera elementy reaktywne. Przy takim obciążeniu jedna lampa wytwarza cały sygnał wyjściowy, a druga lampa wytwarza wszystkie zniekształcenia. Niektóre odmiany asymetrycznego obwodu przeciwsobnego wykorzystują układ kompensacji w postaci sprzężenia zwrotnego, który ponownie dostosowuje wysterowanie siatek sterujących obu lamp, aby zrównoważyć tę odmianę. Jednak nawet przy takich obwodach podstawowy układ wprowadza więcej zniekształceń niż konwencjonalny układ przeciwsobny. I tutaj możecie poszukać film o wzmacniaczu Horizon Ten firmy Panasonic, wtedy National. Cechą odkupieńczą w twierdzeniach konstruktorów układu przeciwsobnego typu asymetrycznego, czyli push-pull single-ended, jest duża ilość sprzężenia zwrotnego, które można zastosować dzięki uniknięciu dotychczas koniecznego transformatora wyjściowego. Takie rozwiązanie pozwala na zastosowanie nawet 40 dB ogólnego sprzężenia zwrotnego. Tak więc nawet przy zniekształceniach w okolicach 40%. Możliwe jest otrzymanie zniekształceń w okolicach 0,4%. To wygląda na całkiem akceptowalną wartość, ale ta liczba pomija dwa ważne fakty. Po pierwsze, nominalna wartość 0,4% zniekształceń jest możliwa do uzyskania tylko przy obciążeniu rezystancyjnym. Taki obwód musi z natury wytwarzać znacznie więcej zniekształceń, gdy stosowane są rzeczywiste obciążenia w postaci głośnika, a po drugie, nawet 0,4% ma stosunkowo dużą wartość zniekształceń. Pomysł, że unikanie transformatora wyjściowego automatycznie uwolniło nas od wielu problemów związanych ze zniekształceniami, które są uważane za zbieżne z tym komponentem, jest tylko pobożnym życzeniem. Unity coupled. Jest jednak zbudowane wokół dość szczególnego rodzaju transformatora wyjściowego. Praca w klasie B. Pamiętajcie, proszę, że artykuł został napisany w okolicach roku 1950, więc odniesienia czasowe należy związać z tamtym okresem. Od jakiegoś czasu zdano sobie sprawę, że najwydajniejszą lampą wyjściową do zastosowania jest pentoda lub tetroda strumieniowa, a ponadto najwydajniejszym sposobem wykorzystania parę lamp wyjściowych jest praca w klasie B lub jak najbliżej tej. W miarę możliwości, tak aby prąd spoczynkowy był dość niski, a duże skoki prądu anodowego były angażowane tylko wtedy, gdy występuje duży sygnał audio. Jednym z problemów związanych z pracą w klasie B jest to, że nieprawidłowy bias może powodować zniekształcenia znane jako zniekształcenia skrośne. Wynika to z faktu, że przejście od pracy jednej lampy w jednej połowie cyklu do drugiej w drugiej połowie cyklu nie jest płynne. Zniekształcenia skrośne pojawiają się, gdy lampy są nadmiernie obciążone, więc jest krótki okres, w którym żadna z lamp nie przewodzi prądu. Daje to przebieg pokazany na tym rysunku. We wczesnym okresie aplikacji klasy B, wiele mówiono o tej formie zniekształceń, chociaż Okazało się, że dość łatwo je wyeliminować dzięki starannemu zwróceniu uwagi na owód polaryzacji punktu pracy. Niektóre z wczesnych wzmacniaczy klasy B, wykorzystujące triody transmisyjne z wyższym niż normalne napięciem zasilania anot i bardzo wysokim napięciem siatek sterujących, były niezwykle wydajnymi wzmacniaczami o wyższych mocach znamionowych. Wzmacniacze te wymagały jednak niezwykle starannie zaprojektowanego sterowania i transformatorów wyjściowych oraz bardzo dobrze ustabilizowanego zasilania anodowego. A zastosowanie co najmniej dwóch transformatorów we wzmacniaczu, jeden międzystopniowy, a drugi wyjściowy, sprawiało, że były one trudne do zastosowania jakiegokolwiek sprzężenia zwrotnego, chociaż zniekształcenia w dobrze zaprojektowanym urządzeniu nie były większe niż w dobrze zaprojektowanym wzmacniaczu klasy, a tamtego okresu. I tutaj kto dobrze słucha pewnie zwrócił uwagę, że wzmacniacz klasy B wymaga dobrze zaprojektowanego, wydajnego źródła napięcia anodowego. Chodzi o to, żeby nie przeciążyć przypadkiem zasilacza i nie spowodować przesunięcia punktu pracy. Gdy słuchacie takich artykułów, warto wychwytywać właśnie takie drobiazgi. Zmacniacz w klasie A bierze ciągle ten sam prąd z zasilacza, więc jego stabilizacja nie jest konieczna. Natomiast wzmacniacz klasie B przy sztywnej polaryzacji musi mieć bardzo wydajne źródło prądu i oczywiście napięcie wolne od tętnień. Zobaczmy, co pan Norman pisał dalej. Udoskonalone techniki lampowe doprowadziły do szerszego wykorzystania pentot i tetrod sumieniowych. Ponieważ lampy wyjściowe i obwody wykorzystujące je z pewnością miały zapewnić większą moc wyjściową bardziej efektywnie niż ich poprzednicy. Tym, co przeszkadza w użyciu tetrod strumieniowych lub pentod w pracy w klasie B, są tak zwane zniekształcenia nocz, czyli ząbek, nacięcie karb, różnie to można interpretować, widać na przebiegu jak to wygląda. Zostało to pomylone ze zniekształceniami skrośnymi, ale to nie to samo. W pewnym stopniu wynika to z podobnych przyczyn. Oba zniekształcenia występują w lampach ustawionych na pracę w klasie B. Podczas gdy zniekształcenia typu Noc są prawie niemożliwe do uniknięcia w przypadku lamp wyjściowych typu Pentoda lub Tetroda rumieniowa przy użyciu normalnych metod budowy transformatorów, nie ograniczają się one tylko do tych typów lamp. Niższa rezystancja anodowa lampy aktywnej w układzie triodowym push-pull może przyczynić się do tłumienia oscylacji Noc. To nie wystąpi w układzie pentodowym. Ząbek wzbudzany jest nagłym przejściem prądu anody z jednej połowy uzwojenia pierwotnego na drugą, co wywołuje rezonans uzwojenia nieaktywnego pomiędzy jego pojemnością własną a indukcyjnością rozproszenia do innych obwodów, turnego wraz z jego obciążeniem i drugą połową uzwojenia pierwotnego z jej rezystancją anodową. Indukcyjność rozproszenia rezonująca z pojemnością pierwotną jest tłumiona tylko przez rezystancję obciążenia po stronie. Wtórnej, zwykle ta pomiędzy dwoma uzwojeniami pierwotnymi i przez rezystancję anodową lamp w boczniku z wynikowym obwodem rezonansowym. To widać na tym rysunku. Rezystancja anodowa w obwodzie klasy B ma bardzo zmienną wartość i w efekcie staje się prawie otwartym obwodem w punkcie przejścia, co stymuluje obwód rezonansowy w punkcie, gdzie jest szokowo wzbudzany, zwłaszcza gdy częstotliwość wzbudzenia staje się wyższa, aby przesunąć się bliżej częstotliwości rezonansowej. Z tego powodu, nawet przy umiarkowanie dobrze zaprojektowanym transformatorze wyjściowym, Wzmacniacz wykorzystujący pentody lub tetrody strumieniowe w puszpulu klasy B wytwarzałby zniekształcenia typu noc przy częstotliwościach od 3000 Hz i więcej. Mogłoby się wydawać, że ogólne ujemne sprzężenie zwrotne skutecznie wyeliminuje nacięcie. Ale tak się nie dzieje, ponieważ częstotliwość rezonansowa samego nacięcia jest również w punkcie, którym charakterystyka stabilności sprzężenia zwrotnego zbliża się do swego granicznego stanu. Oznacza to, że sprzężenie zwrotne w najlepszym razie nie poprawi zniekształceń w postaci nacięć, a w najgorszym może je znacznie wyolbrzymiać. Jak zatem wyeliminować zniekształcenia typu noc z tego rodzaju obwodu wyjściowego? W tym celu można podjąć dwa kroki. Po pierwsze zbliżyć obwód rezonansowy powodujący zniekształcenia karbu do krytycznego tłumienia, a po drugie wyeliminowanie wzbudzenia przyczyny powstawania nacięcia przez efektywne przenoszenie nagłych zmian prądu z jednego zwojenia pierwotnego na drugie. Używając prostego wzmacniacza z pentodą w klasie B może być możliwe zmniejszenie pojemności pierwotnej przez uważną procedurę uzwajania. Ale to tylko wypchnęłoby częstotliwość powodującą nacięcia, to jest jej ostrość, dalej, przenosząc częstotliwość rezonansową i odpowiednio podnosząc punkt krańcowej stabilności, w którym sprzężenie przestaje pomagać. Z drugiej strony, zmniejszenie indukcyjności rozproszenia zwiększy tłumienie zapewniane przez obciążenie. Chociaż może to potencjalnie wyeliminować zniekształcenia typu noc w obciążeniu rezystancyjnym, może pojawić się ponownie, gdy używane jest reaktywne obciążenie głośnikiem. Zbudzenie nacięcia charakterystyki następuje na skutek indukcyjności rozproszenia między połówkami uzwojenia pierwotnego, także przepływ prądu z jednej połowy na drugą indukuje skok. Napięcia w tej indukcyjności. Część Rozwiązania polega więc na wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu indukcyjności rozproszenia między połówkami uzwojenia pierwotnego. Odpowiednie wyniki można by prawdopodobnie uzyskać, redukując wspomnianą indukcyjność rozproszenia między połówkami pierwotnymi do niewielkiej części w okolicach 1, 10 indukcyjności rozproszenia między stroną pierwotną a wtórną. Jest to konieczne w przypadku transformatora przeznaczonego do pracy ultraliniowej. Należy unikać ultraliniowego odpowiednika zniekształceń NOCZ. Jest to jeszcze gorsza bestia. Jednak podejście przyjęte przez Macintosha jest bardziej typu brute force i brutalnej siły, zmniejszając indukcyjność rozproszenia między połówkami pierwotnymi do punktu zbiegu za pomocą uzwojeń bifilarnych. Jednocześnie zastosowanie sprzężenia jedności stanowi podwójny krok, żeby zabezpieczyć się przy dowolnym obciążeniu na pojawienie się czegokolwiek w postaci odkształcenia charakterystyki, w postaci nacięcia. W pierwszej kolejności zmienia się znaczenie terminu połowa uzwojenia pierwotnego. Uzwojenie pierwotne jest podzielone nie na dwie części jak w normalnym puszpolu, ale na cztery części. Całe uzwojenie połączone w obwód katodowy jest nawinięte bifilarnie z całym uzwojeniem połączonym w obwodach anody i siatki sterującej. W ten sposób między katodą a masą umieszczana jest taka sama liczba zwojów cewki pierwotnej jak między anodą lub siatką sterującą a zasilaniem B+. Katoda i siatka ekranująca każdej lampy są połączone z tym samym końcem pary bifilarnej podczas gdy anoda jest połączona z przeciwległym końcem. Ponieważ dwa uzwojenia są nawinięte w tak bliskiej odległości, że stanowią praktycznie tylko jedno uzwojenie, Oznacza to, że każda z lamp jest w rezultacie połączona w poprzek całego uzwojenia pierwotnego. Gdy podczas jednego szczytu audio przewodzi tylko jedna z lamp, w efekcie całe uzwojenie pierwotne przewodzi prąd tej lampy, a połowa jednego z uzwojeń bifilarnych przewodzi prąd anodowy, podczas gdy druga połowa pozostałych uzwojeń bifilarnych przewodzi prąd katodowy. Oznacza to, że wynikowa indukcyjność rozproszenia pomiędzy obwodami, która przewodzi. Podczas naprzemiennych półcykli, kiedy następuje przejście z jednej lampy do drugiej, jest tak mała, że aż pomijalna. Indukcyjność upływu między stroną pierwotną i wtórną jest oczywiście kształtem parametrów konstrukcji całego obwodu sprzężenia zwrotnego, ale nie wprowadza to żadnej formy zniekształceń typu nocz, ponieważ nie jest ona wstawiona między te dwie lampy wyjściowe. 50% sprzężenia zwrotnego. Zaletą układu sprzężenia jedności jest to, że zapewnia to, co można nazwać 50% sprzężeniem zwrotnym. Oznacza to, że beta obwodu anodowego połączonych lamp wynosi efektywnie 0,5, a połowa napięcia wyjściowego powstaje między katodą a masą? A połowa między anodą a B. Zmniejsza to efektywną rezystancję anodową, widzianą przez połączone uzwojenie pierwotne transformatora do punktu, który stanowi więcej niż krytyczne tłumienie rezonansowej pojemności uzwojenia pierwotnego i indukcyjności rozproszenia we wszystkich punktach przebiegu i we wszystkich rodzajach obciążenia wyjściowego. Podobnie jak w przypadku innych obwodów tego typu. Bardzo duże kołysanie siatki ma na celu zapewnienie niezbędnego napięcia sterującego obwód siatka katoda. Dodatkowo o połowę napięcia wyjściowego wartości napięcia między katodą a masą. Ta degeneracja katodowa zapewnia również linearyzację od 12 do 15 dB przy nominalnym obciążeniu w zależności od typu lampy i wybranych warunków pracy. Skutkuje to współczynnikiem tłumienia między 4 a 5 dB. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek ogólnego sprzężenia zwrotnego, a będzie to nieco zmodyfikowane, jak zobaczymy później, przez układ sterowania. Interesującym punktem, na który warto zwrócić uwagę, nie tylko dla tego obwodu, jest to, że współczynnik tłumienia wyjścia pentodowego, obliczony na zwykłej podstawie wzmocnienia pod obciążeniem, jest w przybliżeniu niezależny od rezystancji anodowej lamp. Redukcja wzmocnienia 4 do 1, 12 dB. Daje współczynnik tłumienia równy 4. Redukcja wzmocnienia w obwodzie bez obciążenia byłaby co najmniej o 20 dB większa niż wartość obliczona, ponieważ wzmocnienie lamp z otwartym obwodem obciążenia anodowego wzrasta tak bardzo. Linearyzacja samego stopnia wyjściowego ma dwie zalety. Większe niż ogólne. Sprężenie zwrotne. Zastosowanie ściśle sprzężonego układu, takiego jak ten, sprawia, że stopień linearyzacji jest praktycznie niezależny od obciążenia wyjściowego. Przy normalnej pracy pentodowej zmiana obciążenia wyjściowego może zmienić sprzężenie zwrotne z nominalnych 20 dB do ponad 40 dB bez uwzględnienia możliwych efektów fazowych. Zastosowanie tej metody powoduje że współczynnik tłumienia przekracza jedność bez żadnego ryzyka i stabilizuje ogólne sprzężenie zwrotne w granicach kilku decybeli lub więcej i fazę do kilku stopni. Inną zaletą jest to, że wykorzystanie ogólnego sprzężenia zwrotnego do linearyzacji zniekształceń zasadniczo wytwarzanych przez stopień wyjściowy celowo zniekształca kształt fali obsługiwanej przez stosunkowo liniową część wzmacniacza. Aż o 40% w przytoczonym wcześniej przykładzie. Dzięki linearyzacji stopnia wyjściowego jako całości, co osiąga się za pomocą układu takiego jak sprzężenie jedności, problem ten nie występuje. Następnie ogólne sprzężenie zwrotne można wykorzystać do zmniejszenia szczątkowych zniekształceń niskiego rzędu obecnych w obwodzie wyjściowym do jeszcze niższego poziomu i uzyskania jeszcze większego współczynnika tłumienia. Problem sterowania siatki. Kolejnym problemem związanym z tym obwodem jest wysokie napięcie sterujące siatki z powodu degeneracji katody. Wymagane napięcie kołysania sterownika jest znacznie większe niż normalnie dostępne na anodzie poprzedniego stopnia sterowania push-pull. Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu i zdecydowanie najlepszym jest zastosowanie tak zwanego obwodu bootstrap. Sprzęgając górny koniec rezystorów anodowych sterownika z końcem pierwotnego uzwojenia transformatora, który kołysze się dodatnio, gdy sterowanie siatki wymaga dodatniego napięcia, uzyskuje się formę dodatniego sprzężenia zwrotnego. Załóżmy, że sterowanie siatki wymaga od siatki do katody 30 V, a napięcie wyjściowe na lampę wynosi 90 V od katody do masy i 90 V od B do anody lub ekranu. Oznacza to, że siatka wymaga całkowitego odchylenia 30 plus 90 V, czyli 120 V, ale przy podłączeniu rezystora sprzęgającego anodę do punktu odchylenia 90 V nadal tworzy się tylko 30V kołysanie. Oznacza to, że efektywna wartość rezystora z punktu widzenia anody sterownika jest czterokrotnością jego rzeczywistej wartości, ponieważ prądowi audio przepływającemu przez właściwy rezystor towarzyszy czterokrotność napięcia audio na anodzie rozpraszanego przez sam rezystor. Z punktu widzenia prądu stałego, spadek napięcia na rezystorze jest właśnie taki, że ze względu na jego rzeczywistą wartość, prąd stały na końcu anody i uzwojeniu siatki ekranującej w transformatorze wyjściowym jest w istocie taki sam jak B. W konsekwencji, efekt dodatniego sprzężenia zwrotnego. Umożliwia zastosowanie dynamicznej linii obciążenia na lampie sterującej czterokrotnej wartości prądu stałego w tym konkretnym przykładzie. W innych przypadkach może to być mniej lub więcej, w zależności od degeneracji wytworzonej w obwodzie katodowym stopnia wyjściowego. Poprawia to dostępne kołysanie w dwóch krokach. Po pierwsze, zwiększa robocze napięcia nody i prąd, pozwalając na użycie niższej rzeczywistej wartości rezystora. Potem zwiększa dostępne wahania sygnału audio przez Podniesienie efektywnej wartości tego rezystora sprzęgającego. Ilustrują to dynamiczne linie obciążenia na tym rysunku. Innym sposobem postrzegania tego jest to, że w pewnym sensie teraz stopień sterujący musi jedynie zapewnić kołysanie siatka katoda w swoim obwodzie anodowym zamiast pełnego kołysania siatki. W takim przypadku można by sobie wyobrazić na pierwszy rzut oka, że dodatnie sprzężenie zwrotne cofnie niektóre z korzystnych rezultatów ujemnego sprzężenia zwrotnego. Powodem dla którego tak się nie dzieje, jest to, że sprzężenie dodatnie nie jest tak duże jak sprzężenie ujemne. Choć na pierwszy rzut oka może się tak wydawać ze względu na zmianę efektywnej wartości rezystancji w obwodzie anodowym lampy sterującej. Również dodatnie sprzężenie zwrotne nie jest istotnie zależne od obciążenia wyjścia, podobnie jak ujemne sprzężenie zwrotne. W tym konkretnym przypadku rezystancja anodowa lampy sterującej jest w zakresie od 7,5 do 8 omów, a rezystor sprzęgający anodę wynosi 12 000 ohm. Oznacza to, że osiągalne wzmocnienie lampy bez dodatniego sprzężenia zwrotnego wynosiłoby około 3 piątych jej współczynnika wzmocnienia. Tak więc zwiększenie efektywnej rezystancji pornika sprzęgającego anodę przez dodatnie sprzężenie zwrotne może tylko zwiększyć wzmocnienie stopnia sterującego o maksymalnie 5 trzecich przy założeniu, że wartość skuteczna jest zwiększona do nieskończoności. Obwód bootstrap. Chociaż ten obwód bootstrap zwiększa dostępne wzmocnienie stopnia sterującego tylko o około 50%, zwiększa dostępne kołysanie o znacznie ponad dwukrotną wartość, ponieważ praktycznie rozszerza obszar działania liniowego, umożliwiając skuteczne działanie większego kołysania wejściowego siatki. Bardziej strome nachylenie linii obciążenia 12 000 Ohmów zbliża się do punktu odcięcia wcześniej niż płytsze nachylenie linii obciążenia 48 000 Ohmów. Rezystory anodowe dla bootstrapowego obwodu sterującego muszą mieć odpowiednią moc znamionową, ponieważ zwiększona wydajność obwodu zwiększa dostępne rozpraszanie mocy obwodu anodowego. Muszą mieć też ścisłą tolerancję, aby utrzymać jednolite punkty pracy. Często zauważano, że obwody wyjściowe klasy B często wydają się nie dawać tak dużej mocy wyjściowej jak obwody działające bliżej klasy A, wykorzystujące obwody automatyczne lub z polaryzacją katodową. Powodem tego jest to, co się dzieje, gdy zaczyna się pojawiać przeciążenie. Obwód z autopolaryzacją na oporniku katodowym samokompensuje przeciążenie, wytwarzając katodową degenerację składowej przeciążenia sygnału. W przypadku obwodów o stałej polaryzacji, które muszą być używane do pracy w klasie B, obwód katody połączony jest z masą, jeśli na siatkach sterujących pojawi się dodatnie wyskok, spowoduje to chwilowe wytworzenie ujemnego ładunku na kondensatorze sprzęgającym z anody sterującej. To będzie niezmiennie spowodować przepolaryzowanie lampy mocy przez okres dłuższy niż przeciętny cykl audio, a tym samym bardzo szybko wytwarzać dość zauważalne zniekształcenia. Zwykle rezystor siatkowy musi mieć dość dużą wartość, aby zapobiec obciążeniu stopnia sterującego. To jest nadal prawdziwe w przypadku sprzężenia jedności, chociaż rezystor 12 kg. Wytwarza efektywną wartość 48 kg z powodu dodatniego sprzężenia zwrotnego. Rezystor siatkowy musi być praktycznie połączony do masy, w rzeczywistości do stałego napięcia ujemnego polaryzacji, a w konsekwencji jego efektywna wartość jest taka sama jak jego rzeczywista wartość. Jeśli zostanie użyty rezystor o dużej wartości, w zakresie 330 kg, który jest zwykle zalecany dla tej pozycji, Efekt polaryzacji wstecznej będzie trwał co najmniej przez jeden cykl przebiegu audio, w wyniku czego następne przejście przez zero będzie wykazywać zniekształcenia skrośne, jak pokazano na tym rysunku. Można tego uniknąć stosując taką wartość kondensatora, że czas rozładowania jest krótszy niż jeden okres przebiegu audio ale oznaczałoby to nadmierną utratę niskich częstotliwości ze względu na kombinację wartości kondensatora sprzęgającego i rezystora siatkowego. Może to być do pewnego stopnia skompensowane przez ogólne ujemne sprzężenie zwrotne, ale zwiększa to zapotrzebowanie na poziomie sterownika na końcu niskich częstotliwości do niemożliwej wartości. Jedynym pozytywnym sposobem na wyeliminowanie tego efektu jest podłączenie lampy mocy bezpośrednio do lampy, która wprost nią steruje. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu stopnia wtórnika katodowego między stopniem sterownika typu bootstrap a siatką sterującą lamp wyjściowych. Stopień sterujący może być wtedy połączony z siatką stopnia wtórnika katodowego i wszystko działa całkiem szczęśliwie. Stopień wtórnika katodowego jest również typu bootstrap. To pozwala na korzystne zastosowanie niskoprądowej lampy o wysokim współczynniku wzmocnienia, takiej jak 12AX7. Chociaż. Rzeczywista rezystancja od katody do ujemnego punktu łączenia niezbędnego do zapewnienia prawidłowych warunków pracy lampy ma wartość 220 kg. Efektywna rezystancja dla prądu przemiennego w tym punkcie jest w zakresie od 600 do 1000 ohmów. Efektywna rezystancja katody tej lampy działa jako wtórnik katodowy. Bezpośrednia polaryzacja lampy wyjściowej jest kontrolowana przez odchylenie siatki stopnia wtórnika katodowego. Aby to osiągnąć Ujemne napięcie dostarczane do masy katod w turnika katodowego jest tłumione przez dwa rezystory tak aby ujemny punkt obwodu siatki był odpowiedni dla lampy wyjściowej. Konieczne jest jedno udoskonalenie. Zanim lampa zacznie przewodzić podczas nagrzewania katoda 12x7 i siatki lamp wyjściowych są na maksymalnym potencjale ujemnym tego punktu zwrotnego, ponieważ przez rezystor katodowy 12x7 nie płynie prąd. Oznacza to, że potencjał katody do żarnika 12 7 może być o zbyt dużej wartości. Aby uniknąć tej możliwości, Dodatkowy rezystor 220 omów jest włączony między katodę wtórnika katodowego a katodę lampy wyjściowej, tworząc w ten sposób dzielnik napięcia w celu ograniczenia napięcia podczas nagrzewania. Podczas działania będzie to miało tylko małe napięcie audio, a w konsekwencji oznacza pomijalne obciążenie audio. Opracowano jeszcze jeden obwód do zastosowania ze stopniem wyjściowym ze sprzężeniem jedności, aby umożliwić zastosowanie go do lamp, które mogą dawać znacznie większą moc wyjściową, pracując z anodami przy znacznie wyższym potencjale niż siatki ekranujące. Aby to uzyskać kolejny wtórnik katodowy jest wstawiony w doprowadzenie siatek ekranujących lamp wyjściowych. Siatka tego wtórnika katodowego czerpie napięcie foniczne z katody zasilanej przez nią lampy, podczas gdy napięcie stałe jest dostarczane przez oddzielną lampę sterującą, połowę 12AX7, która łączy w sobie funkcję bezpieczeństwa, Dzięki czemu napięcie ekranu spada prawie do zera w przypadku zniknięcia napięcia polaryzacji siatki z jakiegokolwiek powodu. Działanie to zilustrowano na częściowym schemacie z listiny nr 9. Układ ogólnego sprzężenia zwrotnego wzmacniaczy ze sprzężeniem jedności jest w dużej mierze zgodny z ogólną praktyką sprzężenia zwrotnego. Wykorzystuje rezystor z kondensatorem korygującym fazę z uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego z powrotem do katody odwracacza fazy. Powiedzmy sobie teraz kilka słów na temat transformatora wyjściowego lub głośnikowego. W przypadku bardziej nowoczesnych wzmacniaczy ze sprzężeniem jedności transformator wyjściowy jest nieco bardziej rozwinięty w stosunku do prostego układu bifilarnego, pierwotnie używanego do zapewnienia tylko odczepów impedancji głośników. W niektórych zastosowaniach wymagane jest odczepienie 70V lub 600 ohmów. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego było odczepienie od strony pierwotnej, wykorzystując sekcję połączoną z masą w obozie katodowym. Wyjście 70 V można osiągnąć za pomocą punktu uziemienia i odpowiedniego odczepu, podczas gdy wyjście 600 Ohmów wymaga dwóch odczepów lub, w niektórych przypadkach, połączenia z katodami lamp. Wadą tej metody dla niektórych systemów jest to, że obwód 600-omowy lub 70 v jest na stałe połączony z masą wzmacniacza, ponieważ wykorzystuje on rzeczywiste uzwojenie katodowe. Aby przezwyciężyć tę wadę, żeby w razie potrzeby można było uzyskać izolację masy, czy to w celu redukcji szumu w systemie, czy też w celu dostosowania się do przepisów, transformator wyjściowy jest zmieniony z uzwojeń bifilarnych do uzwojeń trifilarnych. W ten sposób sekcja transformatora uzwojona jednocześnie z uzwojeniem pierwotnym jest używana do wyjść wysokiego napięcia 70V i 600Ω, a oddzielne uzwojenie uzwojone bifilarnie z uzwojeniem wtórnym służy do sprzężenia zwrotnego. Umożliwia to również izolację sekcji wtórnej. W niektórych przypadkach części wtórnego uzwojenia są również uzwojone tryfilarnie, aby umożliwić uzyskanie innych kombinacji impedancji, nie tak łatwo możliwych przy pojedynczym uzwojeniu. Jest jeszcze jedna ważna poprawa w układzie sprzężonym W Unity z oryginalnego układu: jest to urządzenie poprawiające zdolność wzmacniacza do przenoszenia transientów. Ponieważ wzmacniacz wykorzystuje filtrowanie rezystancyjne napięcia anodowego. Wpływ stanu nieustalonego zmienia napięcia zasilania. Te zmiany napięcia mogą przenieść stan nieustalony przez system, ponieważ są one odnoszone do części wzmacniacza o asymetrycznym stopniu końcowym. I to jest bardzo ważne, bo gdyby wam siadł na przykład fazy, macie wyjaśnienie, co się dzieje i dlaczego jeden kanał ma wpływ na drugi. Przez zasilacz oczywiście. I wróćmy do tekstu. Aby przezwyciężyć ten efekt, stosuje się odwracacz z długim ogonem, którym powrót do siatki dla drugiej połowy odwracacza nie jest sprzężony bezpośrednio z masą, ale przez obwód o stałej czasowej, który daje identyczny efekt jak ten obecny w pierwszej połówce. W ten sposób asymetryczny efekt długookresowej zmiany czasu w obwodzie zasilania zostaje zneutralizowany tak, że żaden element tego nie pojawia się przed odwracaczem fazy. Skutkuje to wzmacniaczem, który nie jest pobudzany szokowo, aby wywołać efekt odbicia, gdy uderzą w niego nagłe transjenty. Jest jeszcze jedna odmiana układu sprzężenia jedności, która ta firma wyprodukowała, wykorzystując triody w klasie B zamiast pentod. W tym przypadku na wyjściu wykorzystywane są dwie triody typu nadawczego 8005. Metoda bootstrap jest używana w stopniu sterującym w taki sam sposób jak w obwodzie pentodowym, ale w tym przypadku te trody są używane do funkcji sterowania. Dzieje się tak, ponieważ zmieniają się całe proporcje obwodu wyjściowego. Przy pracy pentodowej, degeneracja katodowa jest odpowiedzialna za zmniejszenie efektywnej rezystancji obwodu anodowego lub rezystancji źródła do stopnia wyjściowego z jego pierwotnej, bardzo wysokiej wartości do ułamka rezystancji obciążenia. Należy użyć triody o stosunkowo niskiej rezystancji niezbędnej dla stopnia strującego w połączeniu z regeneracją obwodu bootstrap, aby zapobiec całkowitej utracie tej ulepszonej impedancji wyjściowej i linearyzacji. Przy zastosowaniu triodowych lamp wyjściowych obraz jest praktycznie odwrócony. Rezystancja anodowa lamp nie jest większa od oporności obciążenia. W obwodzie klasy B jest mniej więcej tego samego rzędu. Degeneracja anody, spowodowana regeneracją sprzężenia jedności tego do niższej wartości i regeneracja obwodu bootstrap może być dopuszczona do przywrócenia go w przybliżeniu do jego pierwotnego obszaru. Co więcej, przy układzie wyjściowym triody potrzebne jest większe kołysanie siatek lamp wyjściowych ze względu na dłuższą podstawę siatki w tych lampach w porównaniu z odpowiadającymi im pentodami. Z tego powodu pentoda pracująca z rezystorem anodowym o małej wartości i wykorzystująca regenerację do zwielokrotnienia wynikowej wartości rezystora umożliwia uzyskanie znacznie większego potrzebnego kołysania. Ponownie wtórniki katodowe są używane do bezpośredniego sterowania siatką triodową i unikania wspomnianych wcześniej efektów, a także do umożliwienia wysterowania lampy w dodatnim obszarze siatki w celu uzyskania mocy. Poza tymi drobnymi różnicami Układ 200W sprzężonego w jedności wzmacniacza wykorzystującego na wejściu dwie triody 8005 jest bardzo podobny do innych układów, które już omówiliśmy. Należy zauważyć, że obwody, które omówiliśmy w tym artykule i tym samym w tym filmie, różnią się od tych stosowanych przez wiele wzmacniaczy tym, że zostały zaprojektowane tak, aby służyły zamierzonemu celowi a nie zostały tylko wzięte z obecnej praktyki i zredukowane do minimum w celach ekonomicznych, na przykład przez księgowego. Po zaprojektowaniu działającego w wodu, ludzie McIntosha pracowali nad techniką produkcji, aby uzyskać satysfakcjonującą cenę. Niestety to znaczy nadal są drogie. Od siebie tak mogę powiedzieć właśnie o wzmacniaczu 275, który już pokazywałem przy okazji omawiania patentów. No, kosztuje w okolicach 30-35 tysięcy złotych. Produkcja wzmacniacza została wznowiona w 1993 roku i wykorzystuje ten sam układ, który został zaprojektowany w 1961 roku. Oczywiście ma on pewne modyfikacje i jest przystosowany do nowoczesnych wymagań. Wspominam o tym, ponieważ wykorzystano w nim opisane przez Crowhursta w wtórniki katodowe sterujące lampy mocy, dla których nawinięto trzecie uzwojenie połączone z siatkami. Przężone z anodowym i katodowym uzwojeniem. Jak widać, koncepcja Unity jest dość elastyczna, choć zasada działania pozostaje niezmienna. Dodatkowe uzwojenie trifilarne jest wprowadzane do siatek stronnika po to, żeby odsunąć zniekształcenia w obszar pomijalny dla dobrej reprodukcji dźwięku. Teraz widzicie, że poprzez analizę patentu Unity, budowy transformatora oraz tego, co napisał Crowhurst, jeśli chodzi o modyfikacje i zabezpieczenia dodatkowymi lampami. Jak ważne jest zrozumienie, jak działają obwody? Przez nawinięcie bifilarne uzwojenia wtórnego i wykorzystanie jednej cewki dla głośnika, a drugiej dla obwodu katotowego, uzyskacie prostą aplikację transformatora do jakiegokolwiek obwodu katode feedback. Ale jeszcze lepiej jest to zrobić z cewką pierwotną, bowiem chodzi o wyeliminowanie indukcyjności rozproszenia po stronie pierwotnej. W patencie na transformator szerokopasmowy pokazano, jak to zrealizować. Do Unity jeszcze wrócimy, bowiem warto pokazać kolejne modyfikacje obwodu, które angażują uzwojenie dla siatki stryjącej sprzężone z katodowym i anodowym. Do następnego razu, myślę, że niebawem.